Ostatnio trochę zaiskrzyło między tobą a Krzysztofem Głowackim i nawet napisał ci na Facebooku. Teraz cytuję, z chęcią rozwalę ci ryja. No, bardzo ostre słowa jak na Krzysztofa Głowackiego. Czego ty się spodziewasz po ewentualnym pojedynku z nim? Bardzo brzydko. Nie wolno tak mówić. Bardzo nie, nieładnie. Bardzo nieładne słowa. Buźka, nie ryj. No widzisz, jaki bezczelny. Czego się spodziewam? Musisz się teraz odgryźć, trochę złej krwi. Krzysiek, zabiję cię! Od razu lepiej. Od kilku lat media w Polsce spekulują bardzo głośno na temat twojej ewentualnej walki z Krzysztofem Diablo Włodarczykiem. Dużo się mówiło na ten temat. Ja pamiętam sytuację ostatnio. Jak słyszę to nazwisko, to od razu ręce chodzą. Pięści się podnoszą, już chodzą. Od razu ręce się zaciskają. To ja się może odsunę trochę bardziej. Jestem bezpieczny. Okay. Z Diablo Włodarczykiem obaj bardzo chcecie walczyć. I ty, i Artur. Ma branie na polskim rynku bokserskim, no. Krzysztof. Ty myślisz, że jest taki przystojny? Nie w moim typie. No. A właśnie w moim jest. Tylko że ja bym go, wiesz, chciał wyrwać w inny sposób. Chciałbym zobaczyć, kto poznał lepiej rzemiosło bokserskie. Bardzo ładnie to ubrałeś w słowa.